Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Na Ukrainie wciąż toczą się zacięte walki. Świat z niepokojem patrzy na działania Rosji w zaporoskiej elektrowni jądrowej. Rosja cały czas bombarduje infrastrukturę krytyczną na Ukrainie. Najpotężniejsze naloty miały miejsce 15 listopada. Wtedy to Rosja uszkodziła prawie wszystkie elektrownie cieplne i duże elektrownie wodne na Ukrainie. Po ostatnim ataku praktycznie nie mamy już nieuszkodzonych elektrowni cieplnych i wodnych, poinformował szef operatora energetycznego Ukrenergo Wołodymyr Kudryck. 10 milionów ludzi jest obecnie pozbawionych prądu. Tymczasem prognozy przewidują, że temperatura w niektórych regionach kraju może spaść nawet do minus 20 stopni. W niedzielę Rosja ostrzelała zaporoską elektrownię jądrową. Kreml twierdzi, że to ukraińska prowokacja. Kijowski reżim kontynuował prowokacje mające na celu wywołanie katastrofy w zaporoskiej elektrowni jądrowej, mówił rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Do sprawy odniósł się także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, wysuwając żądania wobec ukraińskich sił w Zaporożu. Żądamy wycofania ich ciężkiej broni i zaprzestania ostrzału. Sytuacja wokół elektrowni jest bardzo niepokojąca. Do tej pory nie udało się osiągnąć żadnego porozumienia w sprawie utworzenia tam strefy bezpieczeństwa. Dążymy do zapewnienia realizacji nakazu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o zaprzestaniu wrogiej działalności wobec ukraińskich obiektów jądrowych. W tym celu niezwykle ważna jest demilitaryzacja zaporoskiej elektrowni jądrowej. Rosja musi wycofać stamtąd wszystkie swoje myśliwce i zaprzestać ostrzału elektrowni, mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. ONZ ostrzega, że takie ataki to groźba poważnej katastrofy. Sytuację radiacyjną w Polsce na bieżąco monitoruje Państwowa Agencja Atomistyki. Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco analizuje dane otrzymywane z Krajowego Systemu Monitoringu Radiacyjnego. Państwowa Agencja Atomistyki nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie Rzeczypospolitej nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Ukraiński wywiad wojskowy ostrzega także o możliwej prowokacji Rosji w jednej z białoruskich elektrowni jądrowych. Z Niemiec kolejny raz słychać głosy doceniające rolę Polski. Jednak nie widać tego w konkretnych działaniach. Niemcy atakują nasze inwestycje i po części odpowiadają za blokadę unijnych środków dla Polski. Premier niemieckiego landu Turyngia Bodo Ramelow na łamach niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung zwrócił uwagę na obecną rolę Polski na starym kontynencie. Jeśli chcemy myśleć o Europie, Warszawa musi stać się równie ważna jak Paryż. Jeśli chcemy myśleć o Europie, musimy myśleć o Europie Wschodniej. To nie pierwsza taka wypowiedź niemieckich polityków na temat Polski. Podobnie kilka miesięcy temu mówił były minister spraw wewnętrznych w rządzie Angeli Merkel i były szef Bundestagu Wolfgang Schäuble. Od bardzo dawna jestem zdania, że Polska obok Francuzów i Niemców powinna wreszcie znaleźć się w czołówce europejskiego zjednoczenia jako równorzędny, równie ważny członek. Polska musi być potraktowana jak najszybciej w taki sposób, w jaki od zawsze na to zasługiwała. Nie możemy ominąć tej szansy. Rolę Polski w czasie wojny na Ukrainie docenia część niemieckich mediów. Chwalą Warszawę za pomoc uchodźcom i dostarczanie broni Ukraińcom i jednocześnie wytykają Berlinowi opieszałość w podobnych działaniach. We wrześniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Niemka Ursula von der Leyen przyznała, że eurokraci zawiedli, nie słuchając Polski w sprawie Rosji i jej węglowodorów. Trzeba było też wsłuchać się w głosy wewnątrz Unii. W Polsce, w krajach bałtyckich, w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Oni przecież od lat mówili nam, że Putin się nie zatrzyma. Z kolei wczoraj Niemcy zdecydowali o militarnym wsparciu dla Polski, zabezpieczenie naszego nieba niemieckimi myśliwcami Eurofighter i systemami obrony powietrznej Patriot. To jest ważny gest i bardzo dobry gest sojuszniczy i ja ten gest bardzo doceniam. Taką postawę Niemiec docenia też opozycja. Nie mam żadnych wątpliwości, że my w ramach Unii Europejskiej powinniśmy współpracować. Że fakt, że Niemcy chcą pomóc strzec bezpieczeństwa Polski, to bardzo ważne. Tu jednak propolska polityka Berlina się kończy.
czy Niemcy, którzy piastują najważniejsze stanowiska w unijnych instytucjach, są także odpowiedzialni za blokowanie pieniędzy dla Polski? Mimo akceptacji Krajowego Planu Odbudowy, Komisja Europejska stawia kolejne warunki i środków nie wypłaca. Powodem ma być rzekome łamanie w Polsce tak zwanej praworządności, przypomina historyk profesor Leszek Pietrzak. Generalnie ta narracja o Polsce, jaka płynie z Niemiec, jest negatywna. Pozytywne głosy to są pojedyncze głosy, one nie zmieniają tego głównego nurtu niemieckiej narracji o Polsce. Polska nie chce iść na ustępstwa w reformie wymiaru sprawiedliwości, ale zapowiada elastyczność i chęć porozumienia. To samo musimy zobaczyć z drugiej strony, mówi wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. My słowa dotrzymaliśmy, słowa nie dotrzymała Komisja Europejska, więc musimy dostać gwarancję, że Komisja wywiąże się niezależnie od tego, czego będą dotyczyły. Jakie będą ewentualne konkluzje tych rozmów, które się w tej chwili toczą. Ponadto wciąż nie otrzymaliśmy obiecanych czołgów Leopard, które mieliśmy dostać w miejsce sprzętu przekazanego Ukrainie. Niemcy tak samo zachowują się w kwestii reparacji dla Polski za straty z czasu II wojny światowej. 15 grudnia ruszy kolejna edycja programu Mój Prąd. Na fotowoltaikę będzie można otrzymać 6 tysięcy złotych dofinansowania, a na magazyny energii 16 tysięcy złotych. Patrząc, jak rozwija się fotowoltaika, jak dużym zaufaniem obdarzyli nas prosumenci, jak duży wolumen tej energii dzięki prosumentom trafia do polskiej sieci, zdecydowaliśmy się przygotować kolejną edycję programu Mój Prąd. I od 1 grudnia to dofinansowanie dla indywidualnego prosumenta to będzie 6 tysięcy złotych, dla magazynów energii, których się pojawia w sieci coraz więcej, to będzie 16 tysięcy złotych. To są dwie nowe, dobre zmiany, które chcemy od 15 grudnia wprowadzić. Ja serdecznie dziękuję Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za skuteczne, szybkie, dobre wdrażanie tego programu. Dobra wiadomość dla wszystkich nowych prosumentów. Dzięki temu będziemy mieli coraz więcej tej dobrej, bezpiecznej, słonecznej energii. Stawki VAT powrócą, bo naciska na to Komisja Europejska. To oznacza podwyżki, choć rząd zapewnia, że zrobi wszystko, by Polacy w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany. Niższe stawki VAT na energię elektryczną i prąd to tymczasowe rozwiązania wprowadzone tuż po wybuchu wojny w Ukrainie. Choć cenom surowców daleko do wcześniejszej normy, rząd decyduje o powrocie do wyższych stawek podatku. Podjęliśmy taką odważną decyzję w momencie, kiedy ten kryzys energetyczny wybuchł, żeby ten VAT albo do zera zupełnie zredukować, tam gdzie to było możliwe, na przykład przy żywności, albo do tych minimalnych stawek 5%. Słowa wicepremiera Jacka Sasina o tarczy inflacyjnej potwierdzają to, czego kierowcy mogli się obawiać. Od nowego roku powróci normalna stawka VAT na paliwo, a to oznacza podwyżki o około złotówkę na litrze. Przepis ten ma złagodzić uderzenie drożyzny w zwykłych obywateli. Zdaniem Komisji Europejskiej obecne przepisy prawne nie pozwalają na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy. Komisja Europejska zakwestionowała tę kwestię, nakazała nam przywrócić ten VAT w pełnej wysokości i musimy to wykonać. I no niestety z bólem serca to wykonamy. Rząd zapowiada, że postara się ulżyć Polakom i znaleźć rozwiązanie na koniec tarcz antyinflacyjnych, które mają zniknąć 1 stycznia. Zrobimy wszystko, żeby rzeczywiście jak najmniej Polacy to odczuli. Wicepremier Jacek Sasin przyznał, że rząd będzie musiał przywrócić dawne stawki VAT bez względu na decyzję Komisji Europejskiej. Stosunki między Serbią a Kosowem są nadal napięte. Obie strony nie doszły do porozumienia w spornych kwestiach. W poniedziałek odbyło się spotkanie w Brukseli prezydenta Serbii z premierem Kosowa. Spotkanie dotyczyło wyjaśnienia napięć między krajami oraz spornej kwestii tablic rejestracyjnych. Nie możemy być nieodpowiedzialni i nie zajmować się faktycznymi sprawami, ale nie możemy zmienić się w przywódców państw, którzy zajmują się tylko tablicami rejestracyjnymi samochodów i nie rozmawiają o tym, jak znormalizować swoje stosunki. Wielogodzinna rozmowa nie przyniosła jednak pozytywnych skutków, ponieważ żadna ze stron nie uzgodniła rozwiązania, poinformował szef unijnej dyplomacji. Dodał również, że porażka rozmów i wszelka eskalacja oraz przemoc, do której może dojść w najbliższych dniach, pociągają za sobą wielką odpowiedzialność.
Sytuacja jest bardzo trudna, dosłownie na granicy konfliktu i wiem, że przedstawiciele Serbów z Kosowa powiedzą mi, że mają wszystkiego dość i że już tego nie zniosą, albo że ich to tak naprawdę nie obchodzi i że wszyscy mogą umrzeć, ale muszą wiedzieć, że życie każdego z nich, każdej osoby jest dla nas ważniejsze niż cokolwiek innego i że będą musieli docenić nasz apel i naszą prośbę. Przedstawiciele unijnej dyplomacji określili to spotkanie mianem ostatniej szansy, które miało doprowadzić do złagodzenia konfliktu i wyjścia z kryzysu obu państw. To były informacje dnia. Z Panem Bogiem.